sam początek chciałem zaznaczyć, że film nie był nagrywany żadną profesjonalną kamerą VHS, tak jak to robi się w tych czasach, tylko był nagrywany GoPro. Dlatego normalnie jest taka dobra jakość, jak przed chwilą widzieliście. A po prostu w montażu został nałożony ten oto efekt. Tutaj macie z efektem i bez efektu. A razem to daje kryzys twórczy. Także łapcie tutaj odcineczek, jak to wyglądało za kulisami. Co będzie, to będzie. Kurde, się cykam, że zaraz ktoś przejdzie tutaj, nie? Możemy bardziej na tą stronę? Chyba tego nie nagram w ogóle. O, nie powiecie, że teraz nie jest okej. Czasami nie wiem, o czym mam napisać. Wolę bynajmniej to niż pierwiastki odliczać. Szczerze, wolę robić rap, bo ja kariera rośnie jak górzek, bo ba. Ale wracając do tematu. To nie jest koniec, to dopiero się zaczyna. Taki już jestem, to nie żadna polityka. A jak będę duży, to będę na wielkiej scenie. Trzeba walczyć o swoje, takie mam doświadczenie. Hej, hej. Nie no, akurat gdy chcę coś nagrywać, to każdy musi przychodzić. Kurde, nagle się to ruchliwą ulicą stało. Zerwać trochę te worki, bo już oni nie zabrali tego, co było. Rejkel na traku, dzieciaku. Jest pod pospolita. Chodzę na prosto, na ciebie. Chodzę na prosto. Nie na samo, to to nie jest koniec, to dopiero się zaczynam. Taki już jestem. O, będę tak w słuchawencjach, Prestiż, pukałem swoją kartkę w ogóle. I będzie okej, mam nadzieję, że nikt tam nie szedł, kurde. Za tym oknem, bo mam odsunięte rolety, pozdrawiam. Dobra, koniec końców, pomimo przeciwności losu, udało się skończyć ten teledysk i możecie go zobaczyć już na YouTubie, a sam utwór Kryzys Twórczy możecie zobaczyć już na wszystkich platformach streamingowych, takich jak Spotify, Tidal, YouTube, YouTube Music. No i tyle, także sprawdzajcie i widzimy się przy następnej okazji. Siema.